Magazyn Piosenki Studenckiej. Zaprasza Jerzy Krużel. Ciebie spotkam, chociaż polem przyszło iść. Czemu ścieżka wije się nieprosta, pośród traw łagodnych niw? Czemu skrycie spoglądam przez ramię, skoro ciszy nie mąci krzyk? Chyłkiem snuję między kamieniami niewidzialną śladów nić. Ariadny patrzę w dół pod stopy, a z przełęczy widać szczyt. Ileż można mrużyć w lęku oczy, gdy nad głową błękit wyśni. Ileż słów uwięzło na języku, chociaż myśli potok wie. Ile pragnień skrytych w gardle pali, tonąc w morzu rozpalonych serc. Dzięki tantala. Dobry. W 384. magazynie Piosenki Studenckiej Mikroklimat zapraszam na spotkanie z zespołem Celtic Tree i jego piosenkami. Wysłuchamy utworów z płyt Listki oraz Wiatr i deszcz. Audycję rozpocząłem piosenką Krąg ze słowami i muzyką Tomasza Fojta. Oto Zachód. Słowa Władysław Broniewski, muzyka Tomasz Fojt. Gra i śpiewa grupa Celtic Tree. Biały dzień roześmiany przeszedł po śniegu bosy. Zdjął kapelusz słomiany, rozsypał żytnie włosy. I zapalił.
oddajmy głos zespołowi Celtic Tree. Iri Matuszkiewicz, jestem wokalistką w zespole Celtic Tree. Nie gram na żadnym instrumencie, ale wydajnie używam swoich strun głosowych. Paweł Rowodzki, gram na instrumencie nazywanym bauronem. To jest irlandzki bęben obręczowy. Agnieszka Kalirdziek i gram na skrzypcach. No i troszeczkę też śpiewam. Tomek Wojt, gram na gitarze, irlandzkim bozuki oraz śpiewam. Jakub Szczygieł, gram na irlandzkim flecie poprzecznym oraz whistlach. Zespół ma swoją nazwę. Skąd ta nazwa się wzięła i dlaczego? Zespół Celtic Tree jest kontynuacją działalności poprzednich zespołów. Pierwszy, który nazywał się dźwięcznie After Szklanka, a później harcerski zespół Enigma, i ten zespół znów przekształcił się właśnie w zespół Celtic Tree, a nazwa wzięła się z lasu po prostu. Dużo czasu tam spędzaliśmy i nie wyobrażaliśmy sobie, aby nazwa tego zespołu mogła nie mieć czegoś wspólnego z drzewami. Jeśli targ w Scarborough odwiedzić chcesz, szałwia rozmaryn dymianek tam, tej co tam mieszka przypomnij mnie, com raz prawdziwą mi jej dał. Koszulę z muślinu niech zacznie szyć, szałwia rozmaryn tymianek tam, lecz w unich haftu niech nie tknie nic. Wtedy prawdziwą miłość jej dam. Potem niech znajdzie mi morgę ziemi, szałwia rozmaryn tymianek tam. Wtedy prawdziwą miłość jej dam. Na ram naj, na ram naj, na ram naj, na ram naj. Na.
skąd zainteresowanie taką muzyką? Tu prawdopodobnie każdy z nas odpowiedziałby inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o mój przypadek, jest banalny. Kiedy byłem dzieckiem, w telewizji emitowano Robin Hooda oczywiście, słynnego w wersji BBC. No i muzyka zespołu Klanat zapadła mi tak bardzo w pamięć, że wracałem do niej po różnych okrążeniach muzycznych, jak to można to nazwać. No i po dziś dzień wracam do tego Klanadu i jest on na pewno bardzo silnym źródłem moich inspiracji. Ciężko powiedzieć jednoznacznie, kiedy się to zaczęło, ale w podstawówce, prawda, słuchałem Michael Oldfielda trochę, głównie dzięki mojemu tacie szanownemu, którego pozdrawiam serdecznie. Słuchaliśmy Michael Oldfielda, tam były już takie celtyckie brzmienia gdzieś przemycone i tak naprawdę ta muzyka gdzieś tam w pewnym momencie przez muzykę filmową, przez rock progresywny gdzieś tam do mnie trafiła jak ten rozpędzony pociąg i tak naprawdę już od szkoły podstawowej gdzieś tam ciągle do mnie trafiała, na niej się skupiłem, na niej się koncentruję i bardzo ją kocham. To u mnie jest troszeczkę inaczej, bo ja właściwie jestem z wykształcenia muzykiem klasycznym i w ogóle na co dzień gram również w filharmonii, a w taką muzykę właśnie irlandzką, gdzieś inspirowaną irlandzkim folkiem, wciągnął mnie Tomek. Gdzieś się nasze drogi spotkały po drodze. No i później graliśmy najpierw w innym zespole razem i w Siódmej Górze, tak, jeśli można. Tak więc graliśmy tam razem, no i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że może coś wspólnie innego też można zrobić. No i tak się spotkaliśmy po kolei ze wszystkimi. Ja natomiast nie od muzyki zaczynam, tylko od samego zainteresowania Irlandią, ponieważ jestem ruda od urodzenia, więc wszyscy mi mówili, że wyglądam jakbym przyjechała z Irlandii, więc zaczęłam się tym interesować od tej strony. Jakichś tam no, legend, bardzo wiele w literaturze i w pisemnych źródłach siedziałam, a potem, ponieważ w moim życiu pojawił się narzeczony z Irlandii, jeździłam bardzo wiele do Irlandii. Jeździłam do domu, w którym była szkoła muzyczna, taka tradycyjna szkoła muzyczna, gdzie dzieci uczyły się grać na 10 różnych irlandzkich instrumentach i to było niewiarygodne, jakie cuda te dzieciaki potrafiły wyprawiać. Także to z tej strony u mnie się zaczęło, że posłuchałam sobie, jak to wygląda w Irlandii, a potem dostałam zaproszenie od Tomka, żeby śpiewać, bo nie miałam z tą muzyką wcześniej absolutnie nic do czynienia. U mnie się zaczęło to od żony, ponieważ żona tańczy taniec irlandzki i prowadzi grupę tańca irlandzkiego. Ta muzyka cały czas gdzieś się przewijała u nas, zatem no, nie było siły, żebym się tym nie zainteresował. W pewnym momencie stwierdziłem, że może jednak zacząłbym coś więcej niż tylko słuchać. No to podjąłem się nauki gry na tym nieszczęsnym instrumencie nazywanym bauronem, a mówię nieszczęsnym ze względu na to, że jest to instrument w niewłaściwych rękach, potrafi zrujnować nie dość, że występ, to również sesję muzyki irlandzkiej. Także jest to ciężki instrument, pomimo że wydaje się bardzo prosty, bijemy sobie patyczkiem w naciągniętą skórę na obręczy drewnianej. Żaglowiec, ten się diament zwie na David's trademark kurs. Już całej Kei zdobi brzeg przepiękny dziewczyn sznur. Kapitan Thompson rozkaz dał, w ocean wiedzie los, gdzie słońce nigdy nie chce zajść, nie zaćmi nieba noc. Głowa w górę, więc serce niech harde jest, bo wypływa piękny diament, wtedy lory niczy rejs. Na skraju Kei w Peterhead dziewczyny stoją w krąg, a w chusty co okryły je spada słona za łzą. Nie szlochaj, już ma piękna tak, choć sama zostać masz. Poprędzej z lodu wzrośnie kwiat, zamiar zmieni nasz. Głowa w górę, więc serce niech harde jest, bo wypływa piękny diament, prawie wielorybniczy rejs. Thank you.
raz lif. Za słan Elizę, kufel wyswysz, za sławny diament łyk. Ci białe spodnie tak, jakby błękitną kurtę noś. A gdy znów staniesz w porcie, tym poderwiesz dziewczynność. Głowa w górę, więc w serce niech harde jest, bo wypływa piękny diament na wieloryb niczy rejs. Prześcieradła drzeć, kołyski robić czas, aż każde dziewczę z Peterhead kołysanki będzie znać. Głowa w górę, więc serce niech harde jest, bo wypływa piękny diament na wielorybniczy rejs. Głowa w górę, więc serce niech harde jest, bo wypływa piękny diament na wielorybniczy rejs. Powiedzcie mojej żonie, że ją kocham. Fajnie. Skąd czerpiecie pomysły na utwory, które grać? Właściwie, jeżeli chodzi o nasz repertuar i na przykład naszą pierwszą płytę, którą udało nam się szczęśliwie zarejestrować, to w dużej mierze był to spadek po poprzednich wcieleniach zespołu, czyli Harcerskiej Enigmie i nieco mniej Harcerskiej, a w też Szklance. Wtedy tworzyliśmy te utwory po prostu, niektóre pisaliśmy sami, inne dopisywały się muzykę do wierszy, na przykład Broniewskiego, te do dzisiaj przetrwały, i Jerzego Harazmowicza, a reszta to są nasze autorskie teksty. Obecnie Celtic Tree to są również tłumaczenia tradycyjnych irlandzkich pieśni lub szkockich, albo takich, które po prostu zapadną nam w serce i głowę. No teraz już sobie radzimy sami, bo Irlandia także tłumaczy, Jakub bardzo wydatnie pomaga w tłumaczeniu, ja też coś tam staram się. Współpracujemy z Tomkiem Borkowskim z zespołu Na Bani, który napisał dla nas już kilka pięknych tłumaczeń, myślę, które są bardzo wartościową częścią naszego repertuaru. Właśnie chciałam powiedzieć o tym, że była raz zespołowa awantura, jak ustalaliśmy, jaką piosenką chcemy się zająć, a jaką nie chcemy się zająć, więc to są wbrew pozorom dla mnie duże emocje, co weźmiemy na warsztat, jak się do tego zabierzemy, jak to będzie brzmiało, jak podejdziemy do tłumaczenia niektórych kwestii. Piosenki ludowe, które my głównie tłumaczymy, takie, które są, istnieją od wielu, wielu lat, śpiewane w takiej codzienności irlandzkiej, to są piosenki zazwyczaj bardzo proste. Jak to kiedyś Kuba powiedział, polska baba z kozą brzmi lepiej niż przetłumaczona baba z kozą. Także to jest takie wyzwanie, żeby dostosować to, żeby to dobrze brzmiało, żeby to było dobrą historią, żeby się w jakiś sposób znaleźli w tym słuchacze, którzy no, z tego kręgu kulturowego zupełnie nie są. Oczywiście problemy ludzi wszędzie są te same. Natomiast żeby ta piosenka faktycznie mogła jakoś chwycić. Ja z kolei od dawna zajmowałem się tradycyjną muzyką irlandzką, więc podchodzę jakby z tego aspektu i staram się czerpać tradycyjne irlandzkie melodie w tradycyjnym stylu i jakoś zaszczepiać je w naszym zespole. Droga przez sam środek jesieni, pod liści złotym tunelem, dopala się wzgórze nad Popradem. Pachnie polskim zasuszonym zielem. Snuje się na drodze do Leluchowa poezji lelum polelum.
świecznik za chmur się wychyla. Dzień dobry ci mój przyjacielu. Przyprawy do swojej baśni. Czerwony dereń października, piołny goryczki i dziurawca. Snuje się na drodze do Leluchowa, poezji lelum polelum. Słonecznik za chmur się wychyla. Dzień dobry ci przyjacielu. Droga przez sam środek jesieni syczą po prawdzie liście bliskie. Rzucam i rzucam czarne liście guste na wiatru wir płomienisty. Snuje się na jest uprawianie tej muzyki, granie? Bardzo szerokie pytanie. Ja myślę, że dla mnie jest to po prostu bardzo istotną częścią życia, częścią radości, pasją, zainteresowaniem, po części też pracą, bo związałem swoje życie też profesjonalnie trochę z tą działką, bo też buduję razem z ojcem instrumenty przeznaczone do muzyki celtyckiej, flażolety Goldfinch Whistles, także no jest to dla mnie po prostu bardzo istotna część mojego życia. No w moim przypadku to jest chyba od tego dzieciństwa, o którym już wspominałem, to jest taka baza, do której zawsze wracam. Ta muzyka celtycka okazuje się absolutnym centrum moich zainteresowań muzycznych, które notabene są bardzo szerokie, bo grałem w wielu zespołach, ale do tej celtyckiej muzyki zawsze wracam i zawsze tutaj czerpię najwięcej energii, potrafię też nią wyzwolić chyba. No dla mnie muzyka jest właściwie większością mojego życia, więc zarówno w celtyckiej muzyce, jak i w innej otaczam się nią cały czas. Natomiast w takiej muzyce, no chyba ta energia, o której Tomek mówi, że to jest coś bardzo istotnego dla mnie i ta radość, która właściwie, nawet jeśli są to jakieś nostalgiczne pieśni czy spokojne, ona gdzieś tam przebija taka, no takie piękno wewnętrzne. Ja mam dwa aspekty, o których myślę. Jeden to jest taki, o którym Agnieszka powiedziała, że piosenki czy melodie to jest pewna opowieść i jeżeli ktoś ma wyobraźnię, to za tym dla niego idzie cały świat, który może sobie wymyślić słuchając tego. A drugi aspekt akurat w kontekście tego, co się dzieje w zespole, to dla mnie zespół jest najbliższymi mi teraz przyjaciółmi, z którymi uwielbiam spędzać czas, a tak się składa, że jak jesteśmy razem, to gramy i śpiewamy, więc to jest po prostu cudowne połączenie. Wszystko, co lubię, i przyjaciele, i muzyka, i tak autentycznie to jest bardzo wielka radocha dla mnie. To jest takie, ja po prostu łapię tej energii tyle, ile mogę, a potem trzeba iść się zmagać z resztą życia. Dla mnie jest to relaks, dla mnie jest to odskocznia od pracy, kiedy mogę wyjechać, mogę pracować z naturą, bo zazwyczaj, kiedy gdzieś gramy z Celtic Tree, jest to miejsce odizolowane od cywilizacji, czy to jest jakaś polana w górach, czy to jest gdzieś jakiś taki leśny zakątek, tak jak tutaj ta muszla. Dla mnie jest to bardzo relaksacyjne i to jest jednocześnie moim ogromnym hobby. Były raz dwie siostry, Scout i Claire, powiat i deszcz.
zazdrosna pchnęła siostrze w rzeczną toń. O, wiatr i deszcz, a niechże jasno włosą porwie prąd. O, jaki straszny wiatr i deszcz. Nurt rzeki wiedzie poprzez młyński staw. O, wiatr i deszcz, jak łabądź się unosi sukni kształt. O, jaki straszny wiatr i deszcz. Topielnice zniosło het na brzeg. O, wiatr i deszcz, szuwary kryją kości biel. O, jaki straszny wiatr i deszcz. Brzegiem rzeki pewien skrzypek szedł. O, wiatr i deszcz, i odkrył to tatara grzeczny strzegł. O, jaki straszny wiatr i deszcz. Zrobić chciał do skrzypek swych. O, wiatr i deszcz, wziął palca kość i kołek w gryfie tkwi. O, jaki straszny wiatr i deszcz. Znalazł pośród tras kosmyków kiść. O, wiatr i deszcz, włosem połowej panny smyczek już lśni. O, jaki straszny wiatr i deszcz. Mi podniósł jasny żebrakieł. O, wiatr i deszcz, duszę do swych skrzypek bez druga ogień. O, jaki straszny wiatr i deszcz. Nadszedł czas usłyszeć skrzypek dźwięk. O, wiatr i deszcz, spod smyka dobył się złowieszczy jęk. Tak jak ten straszny wiatr i deszcz. Tak jak ten straszny wiatr i deszcz. Tak jak ten straszny wiatr i deszcz. A teraz przejdźmy do was jako ludzi. Czym się zajmujecie? Nazywam się Jakub Szczygieł, gram na flażoletach, whistlach i flecie irlandzkim. Co dzień zajmuję się oczywiście graniem tradycyjnej muzyki irlandzkiej, bretońskiej, szkockiej, troszeczkę już nawet też tradycyjnej muzyki polskiej. Razem z ojcem prowadzimy warsztat Goldfinch Whistles, gdzie budujemy flażolety i z przyjemnością mogę i z dumą powiedzieć, że eksportujemy je też na cały świat do wielu muzyków, także i też od tej mechanicznej strony biorę udział w muzyce szczęśliwie. Ponadto zajmuję się rysowaniem, tradycyjnym tańcem, tłumaczeniem, amatorsko programuję. A z zawodu podstawowego kim jesteś? Z podstawowego zawodu jestem magistrem filologii angielskiej. Tomek Hoyt, gram na gitarze, irlandzkim bouzouki i śpiewam.
Na co dzień wykształciłem się jako geodeta, obecnie pracuję jako drukarz, a poza tym jestem realizatorem dźwięku i realizuję producencko tak troszkę muzykę dla ludzi, nagrywam ich płyty, dla ludzi, którzy bardzo tego pragną. Agnieszka Kaliszdzik, gram na skrzypcach i śpiewam, a na co dzień gram na skrzypcach i obecnie gram w Filharmonii Słowackiej w Bratysławie. Iri Matuszkiewicz. Z wykształcenia jestem socjologiem, z zawodu zajmuję się aktualnie rekrutacją, a w zespole zajmuję się wokalem oraz ogólnym robieniem rabanu. Paweł Rewódzki, irlandzki bęben obryczowy Bauron. Z zawodu, znaczy z wykształcenia jestem chemikiem, pracuję w transporcie towarów niebezpiecznych, a z zamiłowania jestem bębniarzem i kruszyną zespołową. Ja bym się chciał pochwalić jako zespół, że wciąż nam się udaje, bo nie padła tutaj jedna taka dosyć istotna w naszym przypadku rzecz, że dzielą nas setki kilometrów. Irlandia, wybrzeże, Trójmiasto, ja mieszkam w Toruniu, Jakubek akurat jest najbliżej mnie w Wąbrzeźnie, mam go ciągle na podorędziu, Paweł Wrocław, no Agnieszka obecnie Bratysława. Nasze spotkania to jest prawdziwe święto. Uwierzcie mi, że zjeżdżamy się raz w miesiącu, nam się to udaje i wtedy musimy zdążyć ze wszystkim, z byciem przyjaciółmi, z stworzeniem muzyki. Oczywiście to wszystko się ze sobą zlewa, a później spotykamy się już na graniu. Pewnym zmierzchem majowym tu Maciejka wzy, tam dziewczę zacne spotkałem, najpiękniejszą wśród dam. Jej urodę przepyszną, ośni klejnotów blask, rzekła jam jak uza czysta, 19 mam lat. Kupidyna strzał celny z miejsca poraził mnie, nie potrzeba słów wielu, w serce kochanka wie. 3 tygodnie weselne dzwony poniosły w świat, oto ta jak uza czysta, 19 ma lat. Rankiem po nocy pierwszej niemal zmroziło mnie, gdy ujrzałem, że zmyła pudru funk buzi swe. Zamiast wiotkiej sylwetki przygarbionych szpiet ma, zapytałem stokrotko, 19 masz lat. Potem dramat się zaczął, nie ma palców ze trzech, nogi prawej też braknie, mówię wam. Szczękę wyjęła, a więc ząbków też brak. Szklane oko wypadło, toczy się dziarsko w świat. Jakie straszne nieszczęście, 19 ma lat. Wszyscy młodzi panowie, gdy żeniaczki wam czas, zróbcie przegląd wybrance, aby nie zwiodła was. Jeśli tego nie zrobisz, tak jak nie trafisz szlak, to z żabki ropucha 90 lat. Ja bardzo jestem dumna z tego, jak powstała nasza pierwsza płyta, jak została przez Tomka zrealizowana, jak ona brzmi. To jest, jak ja komuś daję tą płytę i widzę, jak ludzie do mnie wracają i mówią, że bardzo im się podobało. Dla mnie to jest wzruszające i jestem naprawdę bardzo dumna, chociaż wiem, że mój wkład w to był bardzo niewielki, bo tylko śpiewam. Ja jestem dumny z tego, że zostałem pełnoprawnym członkiem zespołu po nagraniu pierwszej płyty, bo pierwszą płytę nagrywałem jako gość zaproszony. Udało mi się dojechać na sam koniec nagrań i dograć bębny. A ten w tym momencie już jestem Celtusiem, jak my się nazywamy. Jesteśmy Celtusiami, tak? Nagrywamy drugą płytę i w tym momencie już nagrywam to jako członek zespołu. Tutaj już dużo zostało powiedziane. No, ja jestem właśnie dumna, że pomimo wszelkich, no można by powiedzieć, obiektywnych trudności, udaje nam się robić coś wspólnie i nadal mamy z tego radość. I że to nie jest rutyna i że za każdym razem poszukujemy czegoś nowego i za każdym razem tworzymy coś nowego. No i właśnie teraz zbieramy się do tworzenia drugiej płyty za
4 dni rozpoczynamy nagrania. Także bardzo się cieszę, że kolejne wyzwanie i kolejne wyzwanie, mam nadzieję, osiągnie jakiś szczęśliwy finał. A ja z kolei tak bardzo ogólnie chciałbym przyznać, że jestem dumny i bardzo się cieszę z tego, że udało mi się przekuć moje życie w pasję i radość i chyba nam wszystkim udało się to po trochu, do czego mimo, że jest to takie już trochę oklepane przesłanie pojawiające się wszędzie, ale myślę, że warte powtarzania, warto gonić za swoimi marzeniami i naprawdę szukać takiego zajęcia w życiu, które sprawia nam przyjemność. Chociaż czego szukasz tam, jakie sny tam spełniasz? Nie wbijają tu słońca blask i nie to łez na próżno, bo słońce przecież musi zajść, a dla nas już za późno. Nie pytaj o sens moich snów i własne sny bezemnie. Na twym niebie ledwie nóg, ja chciałam widzieć pełnię. Musiałeś skryć daleko na swej wyspie, bym się nie wspinał na jej klif, na brzegi twe skaliste. Czy nie wiesz, że na niebie lśniąc twarz półksiężyca zmienna, połowę drugą chowa w noc, dzień cieniem uzupełnia. Odbitym światłem świecić, mój świat się sam nie zmieni, chcę wyjść, trzeba mu naprzeciw. Nie z tobą dzisiaj dzielę sny, więc nie śni nadaremnie. Połówką drugą będzie mi ktoś, kogo ja zupełnie. Tak trudno nam zrozumieć dziś, że świat się już podzielił. Bliźniacze brzegi naszych się w przestrzeni. Tak trudno dziś uwierzyć w to, że już mnie nie obejmiesz. Lecz jedno z nas przestanie choć czuć wieczną tę niepełnię, wieczną tę niepełnię, wieczną niepełnię. Tworząc te nasze celtikowe piosenki, zaczynając tłumaczenia, bardzo głęboko studujemy, kto to napisał, skąd pochodził. Tworząc piosenki Celtic Tree, zabierając się za tłumaczenia, bardzo silnie staram się ogarnąć historię danego utworu, piosenki, wszystkich melodii, inspiracji, które się tam pojawiają. Doszukuję sobie wszelkich autorstw, innych wykonań i później tłumacząc ten utwór, czy pisząc go czasem na nowo, bo tak trzeba zrobić, żeby po polsku dało się to śpiewać, przenika gdzieś to. Wierzę, że wykonując na przykład tradycyjne piosenki irlandzkie, przekazujemy je choć z odrobiną energii, przy jakiej ta muzyka powstała. Jesteśmy troszkę przekaźnikiem. Jednocześnie ta energia przechodzi przeze mnie, przez nas. Głęboko w to wierzę, że to jest język porozumiewania się pomiędzy ludźmi, kolejny język porozumiewania się. I bardzo by mi zależało na tym, żeby ta muzyka nasza taką pozostała, że wybierając, dobierając sobie te piosenki, jesteśmy takim specyficznym przekaźnikiem, bo to my w sumie decydujemy, co zagramy. Rzadko kiedy udaje się komuś z zewnątrz nas przekonać do czegoś, czego nie chcemy. Nie idziemy na takie kompromisy, gramy dokładnie to, co chcemy grać. Nawet między sobą przecież się też spieramy.
która piosenka znajdzie się na płycie, która piosenka będzie grana tylko na koncertach, a której po prostu nie podejmujemy się produkować, grać. Czasem zdarza się tak, że gramy na przykład niektóre piosenki tylko w chałupach, kiedy jedziemy sobie na urlop, bo chodzimy po górach, spotykamy się tam bardzo często. I chyba tu o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy przekazywali tą energię, czerpiąc z niej jednocześnie. Może tak krótko, że dla mnie muzyka musi być prawdziwa i trzeba po prostu grać ją naprawdę i staram się, i myślę, że wszyscy się staramy, żeby być w tej muzyce, że nie odgrywać tylko nut, które są gdzieś obok. Te nuty przeszły przez nas, myśmy je jakoś aranżowali, jeden więcej aranżuje, drugi mniej, gdzieś te pomysły w naszych głowach się rodzą, ale niezależnie od tego, kto te nuty wymyślił, to wydaje mi się, że w muzyce trzeba być prawdziwym i naprawdę w środku tej muzyki. Jeśli nam się to udaje, to myślę, że jest to sukces. A propos tego tematu, jest okazja ku temu, proszę bardzo. Dziękuję Markowi Skowronkowi, któremu kiedyś zwierzałem się z moich różnych dylematów, czy my dobrze robimy, bo tutaj tą jedną nogą w tej muzyce turystycznej, łagodnej, drugą z folkiem. Co my mamy zrobić? Przecież dziś trzeba być takim określonym. A Marek odpowiedział mi wtedy: Tomek, SBB, szukaj, burz, buduj. W 384. magazynie piosenki studencki Mikroklimat wysłuchaliśmy piosenek zespołu Celtic Tree z płyt Listki oraz Wiatr i deszcz. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze mówią autor audycji Jurek Krużel i realizator Maciej Rosół. Do końca dzisiejszej audycji słuchamy piosenek grupy Celtic Tree. Zielone, zielone, niesamowicie.